Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa czy matematyczna, ekonometria, mikro, makro i wiele innych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami lub wzorami do opracowań projektów, jak najbardziej od razu możecie pisać na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje pliki, gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Dzisiaj Wam chciałam pokazać podstawowy element z programu Gradle, a dokładniej wprowadzenie zmiennych do programu. Jednym z podstawowych jest importowanie z określonego pliku, z jakiejś określonej lokalizacji. Podstawą jest na przykład takim standardem import z programu MS Excel i jeżeli wejdziemy po kolei po włączeniu programu, jego oczywiście instalacji w systemie plik, otwórz dane. W nowej wersji już zobaczcie, wcześniej było importuj, a teraz już tego nie ma. Jest pliki użytkowników. No więc wchodzimy. U mnie akurat jest to na pulpicie i wybieramy, nie ma opcji. O, jest opcja wszystkie pliki. To u mnie jest to w pliku dane XLS. OK, klikam OK. I zwróćcie uwagę, on podpowiada mi, z którego arkusza mam to pobrać. Ja mam akurat to w arkuszu pierwszym. I chcę, żeby on pobrał dane, typowo dane od kolumny B, czyli w rozumowaniu jest to kolumna druga. Czyli o, widzicie, wskoczyło oznaczenie B. Czyli teraz, jeżeli kliknę OK, on powinien prawidłowo zaimportować mi zarówno kolumny Y-ów, jak i X-ów. I teraz, jak widzicie sami, jest to zapis dwóch kolumn Y i X, dwóch zmiennych, ale z szeregu czasowego o częstotliwości miesięcznej, bo mamy od lutego 2002 roku do stycznia 2004 roku. I pytanie, czy importowane dane mają być interpretowane jako niedatowane, czyli przekrojowe, a może jednak szereg czasowy czy panelowy? Tak. Chcę importować szereg czasowy, klikam dalej, zaznaczam, że dane mają w tym momencie charakter miesięczny i tu muszę wyraźnie napisać w tym samym formacie, że to jest dane od 2002 roku i jest to od miesiąca lutego. Jeżeli teraz kliknę dalej, to startowa wejść powinna właśnie, obserwacja od jest OK, tak jak u nas w Excelu. Klikamy OK i to, co tutaj mamy, będzie w tym momencie, o, zobaczcie, zapisane, właśnie, jeżeli teraz Ctrl-C ja wcisnęłam, to, czy Ctrl-S, przepraszam, to w tym momencie jest możliwość od razu, polecam, zapisania pliku w formacie GDT, na przykład na pulpicie, co gwarantuje, o właśnie, macie dane, .gdt, tutaj jest u góry nazwa, to, że raczej nie, te dane nie zginą i Wasze efekty pracy będą zachowane. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło importu bazy danych do programu Gradle, najlepiej z MS Excel. Jeżeli potrzebujecie omówienia swojego projektu z ekonometrii, jak najbardziej od razu możecie pisać na zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać, a na pewno odpiszę. Zapraszam Was do subskrypcji tego filmu, tego kanału całego. Przeglądajcie moje playlisty, udostępniajcie filmy znajomym, umieszczajcie gdzieś na forach swoich uczelnianych i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.